wczorajszym. Rozpoczynamy rywalizację GKS Katowice Podhale Nowy Targ. Kolej kapitalnie się spisywało drobny między słupkami, a teraz Ramiusz. Wajda, strzał mocny, ale Starzyński. Panie, znakomicie powstrzymują te ataki, na razie to czytelnie rozwiązywane. Jeszcze jedna próba, Kolusz, Pasiut, znowu zbyt ostry kąt, ale jest okazja i nie trafił McCott. Rajamaki, Francila, Porcelant, broni odrobny, Da Costa, Pasiut, Kolusz, Kolusz i Przemysław odrobny. Michalski, zabrali mu krążek, Franek i są kłupek. McConnen, Rajamaki, Francila, Francila, Rajamaki, ależ on nie trafił. Jeszcze jedna szansa, znowu broni odrobny. Gdzie jest krążek? Chyba pod plecami bramkarza. To może nawet przy strzałach. Odrzucił go Pasiut, Kolusz, że broni jednak odrobny. Wilik wygrał. Zamienić tego na gola, a przecież to trafienie mogłoby zakończyć mecz. Jeszcze jedna próba, Ram tym razem. Rękawicą gdzieś odbija, sygnalizacja kary na Katowiczan. Wilik. Okazja i gol! 1-0 dla Nowotarżan. Znakomicie wykończył to Riley Stadel. I krążek zatrzepotał gdzieś tam w boczną siatkę. I górale obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Była ta. Porcelant. Znowu szansa, krążek. Starzyński. Porcelant. Porcelant, ale odbija to. Znowu Da Costa. Przycisnęli teraz gospodarze. Jaśkiewicz. Przed bramkę i gol! 1-1! Patryk Krężołek dostawił kij. Jak tylko mógł, dołożył idealnie do tego podania, bo to nie było uderzenie, ale Patryk Krężołek wyrównuje nam. Nawet można spróbować ataku. Kolusz, Kolusz, Kolusz! Broni odrobny. Swec przymierza się do strzału i próbuje mieć taką możliwość. Rajamaki, Porcelant, Francila i gol! 2-1! Mika Francila! Wykorzystana przewaga GKS-u Katowice. A Mika Francila przymierzył i pokres. Bulino uderzenie. Jęczyk. Słominen. Jęczyk. Peterson, gol! Aż błyskawicznie to rozegrali. I kapitalnie to zakończył Peterson. Podobny strzał do tego pierwszego dzisiejszego gola. Też z tej strony, też tam w tę lukę obok ręki bramkarza. Zaczynamy tercję trzecią. GKS Katowice, Podhale Nowy Targ. Da Costa. Znowu Turtiajne. Starzyński przed bramkarzem, ale cały czas przy krążku Michalski. Michalski. Błąd Rama. Nie było żadnego hokeisty, który mógłby pokusić się o strzał. Swec i gol! 3-2 dla Podhala. Emil Swec zaskoczył Rama takim strzałem, który wydawałoby się nie może przynieść powodzenia. A tymczasem Podhale wraca na prowadzenie, które mogły przynieść atak. McConnen, broni odrobny i dobitka nieskuteczna. Znowu Tarżan, ale wkroczył Franek i zażegnał niebezpieczeństwo, przynajmniej na chwilę. Okazja i gol! Patryk Krężołek po raz drugi w dzisiejszym meczu. Znowu remis, 3-3.
odrabiają straty katowiczanie. 3 minuty po tym, jak Podhale objęło prowadzenie. Kolejne uderzenie, tym razem Ram na posterunku, chać na bramkę. Swec. Jeszcze szansa, ależ blisko Willik. Michalski, Salmi i odrobny. Był bardzo ostry kąt, ale krążek nawet nie dotarł pod bramkę. Teraz interwencja Rama. Asiut. Porcelant broni odrobny. Powstrzymany. Rajamaki, będzie kara. Francila. Jest okazja, Rajamaki przed bramkę, świetnie broni odrobny. Tradycyjnie Willik, tradycyjnie Pasiut. Porcelant, dlaczego nie strzelał od razu, pewnie będzie się zastanawiał. Bo moment, Jaśkiewicz, żeby przyprzeć Valentino do bandy, ale świetnie, szansa przed Podhalem, dlaczego? Krążka Katowicza, nie odpowiedź górali. Bardzo odważnie przed bramkarza, ale Ram sobie poradził. Znowu możliwość Rajamaki, okazja, broni odrobny. Svec. Svec. Jeszcze raz Svec. Cimżar, sam Cimżar, ale odrobny. Da Costa. Da Costa, broni odrobny, jeszcze raz Da Costa. Salmi, Porcelant, Makkonen. Makkonen, Rajamaki nad bramką. Svec, on tutaj zdobył gola na 3-2, a teraz wystawił krążek, broni Ram. Turtiainen, Francila, broni odrobny. Kolusz, Wajda, Kolusz i gol! Teddy Da Costa, 4-3. GKS Katowice znowu wygrywa po dogrywce. GKS Katowice znowu odrabia straty w play-off. GKS Katowice remisuje w ćwierćfinale Mistrzostw Polski 2-2, a cieszy się Teddy Da Costa. GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ po dogrywce 4-3. Moi drodzy,